Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie wyrosło na bazie znanych mi tradycji działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Złotowie i że właśnie zanim trafiło pod obecny adres, było już wcześniej, że tak powiem, aktywowane czy właściwie organizowane bardziej w różnych innych historycznych lub mniej historycznych miejscach Złotowa. Po przybyciu do Złotowa pracowałem w Lendycku i w 1959 roku podjąłem pracę w Komendzie Chówca Harcerskiego w Złotowie. W tym czasie do Złotowa przyszła też pani Bogumiła Traczyk, później Rozlachowska, która była zainteresowana inicjacją utworzenia muzeum tu. Szczęśliwie, bo ona była do tego przygotowana, jeśli chodzi o wykształcenie. I też wtedy pojawił się w Złotowie pan Józef Kopeć. Między innymi on też był zainteresowany tym, żeby jak najwięcej różnych rzeczy znaleźć i je lokowaliśmy właśnie w muzeum. Jeśli chodzi o pana Jana Kocika, to jest to trochę inna sprawa. Na tle, że tak powiem, tych spraw muzealnych, on był tu reprezentantem Stowarzyszenia Historyków. Natomiast jeśli chodzi o styczność z muzeum, to wiadomo, że on mógł być takim ojcem, że tak powiem, zewnętrznym, duchownym do tego. Bo jeśli chodzi o konkretny udział w tym, on tam specjalnie organizacyjnie nie wiem, to więcej przyłożył się do tego Kopeć, Rozlachowska, harcerze, był tutaj historyk, w ogóle jako pracował Kazimierz Marcyniuk, to on też tam tak bardzo penetrował, współpracowali z Józefem Kopeciem. To były te czasy aktywności początkowej także oddziału Pana Tarkowskiego. Pierwotnie to muzeum mieliśmy zlokalizowane w budynku, którego dzisiaj nie ma, który mieścił się naprzeciwko zamku, tam gdzie jest w tej chwili trawnik. Nie wiem, na czym ten teren tam jest przeznaczony, ale był to budynek parterowy, w którym mieszkali nauczyciele technikum rolniczego, które wówczas już działało. Pierwsze zbiory, które tam lokowano, mieściły się w dużym holu w tym budynku. Początek lat 60., kiedy byłem jeszcze w szkole średniej i to było naprzeciw zamku, ten budynek teraz nie istnieje. Nie pamiętam wielu eksponatów z tamtego czasu, ale pamiętam tą skrzynię szwedzką, która stoi do dziś dnia jeszcze w muzeum. I takie no, utkwiła mi w pamięci właściwie na zawsze, że coś takiego ktoś potrafił zbudować i do czego to służyło, zawsze było dla mnie ciekawe. Pamiętam jeszcze muzeum, które było naprzeciwko Pałacu Dzierżyńskich. Także lubiłem czasami tam wejść, pooglądać od czasu do czasu. Nawet były takie zachęty, żebym do takiej grupy harcerskiej wstąpił. Ufiec swego czasu prowadził tak zwaną akcję Rodło. Był to programowa akcja związana z regionalizmem, tym miejscem, poszukiwaniem reliktów przeszłości, ludzi z tym związanych. Po Rozlachowskiej był tutaj Bruno Richard, który albo przez przypadek trafił do Święty, albo wiedział, że jest tam ktoś, co zbiera różne starocie i dotarł do mnie, pokazałem mu wówczas. To gdzieś było w końcu lat 60. W każdym razie chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej, czyli przed 1967. Pokazałem mu swoje zdobycze i zbiory i niektóre przedmioty wziął do muzeum jako depozyt. Między innymi był tam modlitewnik w języku polskim, drukowany Schwabachą z XVIII wieku, który potem już więcej nie ujrzałem. W zamian za to otrzymałem odszkodowania w postaci jednego starodruku. To były czasy, kiedy zaczęto myśleć o urządzeniu muzeum z pewną jakąś porządnie zaplanowaną ekspozycją. Zwróciliśmy się w tej sprawie do Torunia, do przygotowali do tego tam ktoś scenariusz przygotował. Richard współpracował z Muzeum Środkowego Pomorza w Słupsku. Nawiasem mówiąc, myśmy trochę źle na tym wyszli, bo bardzo wiele
eksploratów stąd zawędrowało tam i nigdy nie wrócił. Pan Brunon Richert miał jedną zaletę, mianowicie zawsze miał tutaj do dyspozycji grupę miłośników terenu, harcerze. Współpracowali tutaj także, prowadzili tutaj różnego rodzaju prace, także przygotowawcze muzeum. Organizowali obozy szkoleniowe, między innymi jeden taki obóz był w Kujanie na Półwyspie. No, następnym był pan Niedźwiecki, ale to był okres, kiedy rzadziej bywałem w Złotowie. Byłem chyba jeszcze wtedy na tyle niezdecydowany podjęcia tematyki tutaj historycznej złotowskiej, że po prostu te kontakty były, no, polegały na tym, że przychodziłem do muzeum, interesowałem się, co nowego muzeum zdobyło, czy przychodziło się na wystawę. To był pan Niedźwiecki. I potem był pan Kloskowski. Z kolei, no to tutaj moje pobyty w muzeum kończyły się zawsze dłuższymi dyskusjami na temat, co należałoby jeszcze zrobić. Znalazłem na polu przęślik przy zbieraniu ziemniaków. Przyniosłem do pana Kloskowskiego, no i on mi tam zaczął tłumaczyć, co to jest, do czego to służyło. No i wtedy mnie to zaczęło interesować i coraz częstszym gościem byłem tutaj w muzeum. Jeżeli on, widzisz, jakaś osoba po prostu się interesuje, a jest bardzo wszechstronny, może znaleźć jako historyk, ale jego spojrzenie jest bardzo, bardzo takie szerokie na różne rzeczy i można przy okazji jeszcze wiele, wiele innych rzeczy się dowiedzieć. Pan Jerzy był bardzo, znaczy jest bardzo ciekawą postacią. Bardzo wiele mnie nauczył i gdy w 1988 roku przyszedłem do pracy w Muzeum Okręgowym w Pile, nasze kontakty znacznie się ożywiły. Mieliśmy robić wspólnie w 1989 roku wystawę Żyć ziemi nadnoteckiej. No, pan Jerzy jednakże uznał, że sam sobie już poradzę, że już kilka lat pracuję w zalnictwie i że dam sobie radę. Oczywiście do Złotowa także pożyczyłem obiekty. Z tego, co tak bardzo też mi utkwiło, to z jednej strony była obszerna wiedza pana, prawda, Kloskowskiego, Jerzego jako dyrektora tego muzeum, który po prostu był kopalnią wiedzy o przeszłości, zwłaszcza historycznej ziemi złotowskiej i ziem okolicznych. W zasadzie nie było pytania, na które nie potrafiłby znaleźć odpowiedzi. Poza tym miał wszystko w przepastnych skrzyniach, szafach, to on tylko wiedział sobie właściwy sposób, jak to odnaleźć i miał fenomenalną pamięć mniej więcej, co i gdzie czytał, gdzie widział. No to rzeczywiście był skarbnicą niebywałej wiedzy. Wielokroć zachęcaliśmy go, ja też, żeby te wszystkie swoje mądrości i odkrycia i przemyślenia na papier przelewał, ale on zawsze był zagoniony i trudno bo pewnie było znaleźć czas. I to był człowiek właściwie, on był tutaj dyrektorem, ale najczęściej można było go spotkać w polu, w lesie, gdzieś przy jakimś penetrowaniu terenu. Często nam się to zdarzało, żeśmy się spotykali w różnych niespodziewanych miejscach. On tu dosyć długo był i też to muzeum dla mnie było zawsze miejscem ciekawym, gdzie można było przyjść, porozmawiać, obejrzeć. A pan Kloskowski miał do tego dar, gdzie sobie cenię go za to bardzo do dziś dnia. Zresztą dla mnie był taką alfą i omegą, gdzie jak coś przyniosłem, znalazłem, przyniosłem, to on potrafił tak pięknie o tym opowiadać, że czasu nam brakowało na inne sprawy. Myśmy dyskutowali na wiele tematów. Między innymi zawsze była kwestia nazwy miasta Złotowa, skąd się wzięła, jak to się rozwijała, zapis miejscowości. I tutaj była, powiedzmy, zawsze twórcza dyskusja. Bardzo mocno zwraca uwagi na sprawy archeologii, tak mi się wydaje, i sprawy właśnie regionalne, Związek Polaków w Niemczech, no to były takie jego sztandarowe sprawy. No i w tym kierunku, można powiedzieć, szła też działalność samego dyrektora, nie?
i byłem tym, który zawsze pana Kluskowskiego namawia, żeby swoją całą wiedzę, a mają niemałą, o ziemi złotowskiej przelał na papier, ale to było zawsze takie, no chyba najtrudniejsze dla pana Kluskowskiego. Z Kluskowskim myśmy się tu porozumieli, żeby wydawać jakąś naszą gazetkę miejscową. To się nazywało Ziemia Złotowska, ale wyszło zaledwie parę numerów, bo okazało się, że autorzy byli, materiały były, ale pieniędzy na druk. Zawsze były problemy. Na koniec zaburzenie do tego już wynikło, że groził w ogóle klapą finansową. Dla mnie, tak jak mówiłem, to był człowiek bardzo ciekawy i jest do dziś dnia. I jak on już nie był dyrektorem, był na emeryturze, to jak tam zbierałem pewnych eksponatów tam, to przynosiłem do niego, do domu. Wtedy pan Kluskowski kładł go na stół i on opowiadał mi o tym. I jak wtedy już zaczął tam zwracać z tematu, to ten przedmiot zabierałem i kładłem inny. Mogliśmy tak dyskutować pół dnia. Nie było końca. Jako Złotowiak z lat szkolnych, od lat młodzieńczych, moje wspomnienia z muzeum są bardzo żywe. Byłem bardzo często, przychodziliśmy tutaj ze szkoły na wycieczki. Tak samo i samodzielnie. I kiedy przychodziłem tutaj z rodzeństwem zwiedzać muzeum. Wydaje mi się jednak, że w poprzednich czasach muzeum było trochę zawężone do, powiedzmy, historii stricte polskiej naszego miasta. Dopiero później zaczęły wychodzić inne wątki w mieście, wątki historyczne, inne narodowości, które tutaj zamieszkiwały, niemiecka i żydowska. I te wątki okazywały się powiązane oczywiście z naszą tutaj ludnością polską, bardzo ciekawe. Kolejnych dyrektorów pamiętam właściwie wszystkich. Kolejnych były tu młode kobiety, mówiąc o pani Piszczek, Hildzie, która no, szczerze mówiąc, wiele się uczyła tutaj od innych wszystkich i bardzo ciekawa była. Hilda była też, podobnie jak pan Jerzy, autochtonką. Wiem, że teraz mieszka w Niemczech. Z wielką energią wzięła się do prowadzenia muzeum. Robiłem tam kilka wystaw, między innymi taką wystawę o dziejach Złotowa. Robiłem też wystawę prezentującą nasze zbiory medalierstwa. No, wystawy stałe, no to raczej są takie stałe, które tam się wiele nie zmieniają, jakie eksponaty tam ewentualnie dochodzą. A czasowe są bardzo ważne, bo przyciągają tutaj i młodzież, i ludzie są zapraszani i po prostu to muzeum żyje. Już były tutaj działania takie o charakterze, no jakby wyjść na zewnątrz, żeby, powiedzmy, było więcej tych spotkań takich, żeby no zaangażować większą grupę ludzi związanych, powiedzmy, z działalnością kulturalną, czy tak historyczną. Po raz pierwszy wtedy wystąpiłem na tej pierwszej konferencji takiej naukowej, pamiętam, w obecnym budynku starostwa się to odbyło. Jeszcze za czasu pani Hildy Piszczek były organizowane takie konkursy historyczne Muzeum dla Młodzieży ze szkół podstawowych i szkół średnich. No i tam uczestniczyłem w opracowaniu tych pytań, powiedzmy, do quizów tego historycznego. No i później byłem w komisji tej, która weryfikowała, powiedzmy, wiedzę uczestników konkursu. Ona była młodą, pełną energii dziewczyną i chciała jak najwięcej zrobić. Ona kupiła właśnie do zbiorów muzealnych te grafiki miedzioryty Eryka Dalberga dotyczące Złotowa, dotyczące ujścia. Ona właśnie chciała, no myślę, że każdy z dyrektorów chciał, żeby było jak najlepiej. Ja bardzo mile wspominam właśnie ten okres. I też ta działalność wydawnicza się wtedy chyba zaczęła, nie? Taka, można powiedzieć, która no spowodowała, że później to coraz bardziej było. Pani trafiła na trudny okres takiego, no to było takie załamanie finansowe Polski i się bardzo starała. No ale pani Piszczek dosyć szybko potem wyjechała, opuściła Złotów i od tego czasu ją nie wiedziałem. Ale ten okres moim zdaniem też był, można go ocenić pozytywnie.
Potem przyszła krótko pani Killer, tak? No to był bardzo, bardzo krótki epizod i tutaj o sprawach naukowych niewiele żeśmy rozmawiali, bo priorytety pani dyrektor tam gdzieś indziej widziała. Jeśli chodzi o moją taką ocenę późniejszego, tutaj to bardzo cieszy mnie jako złotowianina to, co rozpoczęła pani obecna wiceburmistrz. Pani Hołodowska. I tu się cała przygoda zaczęła. Zmieniła się może i forma, jeśli chodzi o całą działalność, bo były coraz więcej tak zwanych wystaw czasowych i duża była też działalność, jeśli chodzi o sprawy wydawnicze. Bo w tym czasie został opublikowany przewodnik po zasobie archiwum państwowego w Szczecinie i naraz wypłynęła ta Księga Gruntowa Ziemi Złotowskiej. No i tak księga się ukazała. I przy tej okazji ciągle pani Hołodowska wspominała o tej całej spuściźnie Erycha Hoffmana i w końcu mnie to zainteresowało. Jak mnie zainteresowało, no to nie mogło przestać mnie interesować i ciągle brnąłem dalej. I skwapliwie skorzystałem z wykładu profesora Zdrenki i zdumiony stwierdziłem, że zainteresowanie historią, tym wykładem, profesorem bądź co bądź uznanym historykiem, tak mało interesuje się Złotowian. Na wykładzie, zresztą wspaniałym, było chyba 11 osób. Wtedy wpadła mi do głowy szalona myśl, żeby napisać coś, co zainteresuje ludzi. Co może zainteresować? Powieść. Powieść. I zacząłem pisać powieść. Pisałem nikomu o tym nie mówiąc, nawet najbliższym w rodzinie. Po kryjomu, na kartkach papieru, zdobyłem się na odwagę i jeden z rozdziałów pokazałem pani dyrektor Hołodowskiej z prośbą o ocenę. Chciałem wiedzieć, czy w ogóle warto pisać. Ocena była bardzo pozytywna i zakończona. Niech pan pisze. Bez muzeum, jestem przekonany, bez kontaktu z muzeum, na pewno nie powstałyby kolejne książki. Dzięki książce napisanej spotkałem się też z osobą, która mnie onieśmielała swoim tytułem, z panią profesor Kęcińską, obecnie moją żoną. Także kontakt z muzeum zaowocował w moim życiu bardzo dużymi zmianami. Pani Hołodowska tu była, która jakby kontynuowała troszeczkę tradycje pana Kioskowskiego, gdzie oni zawsze na wiosnę jeździli rowerami po okolicy, zwiedzali, fotografowali różne miejsca, zaczęli wydawać jakieś tutaj książki. Po prostu to było takie ciekawe, to nie tylko same tutaj muzeum, to co kto przyniósł i ewentualnie jakieś publikacji, ale to był ważny teren wtedy też i to mi się tam podobało. No to ona właśnie wyszła już bardziej, powiedzmy, na zewnątrz, bo ten szlak, który mamy turystyczny w tej chwili, Złotowie, szlakiem Jelenia, powiedzmy, to był jej pomysł. Chodziło o to, żeby wyjść z muzeum na zewnątrz z imprezami pokazującymi teren. I dlatego zostały to opracowane plany wyjścia stąd, mapki do tego, było kilka imprez. Zaczęła zapraszać krajniaków, którzy pięknie wyglądali na tle szczególnie etnograficznej części muzeum w swych strojach ludowych, pokazując tutaj swoje przedstawienia folklorystyczne. To jedna sprawa. Druga, w
właśnie wtedy udało się nam, bo to była współpraca i pani Chłodowskiej, i pani Moniki, która wykonywała ilustracje, i moja, kiedy wydaliśmy podanie o legendę o źródłach Głomi, czyli podania nasze krajeńskie. Wciąż mam nadzieję, że wyjdą jeszcze złotowskie, ale to wciąż wszystko przed nami. Okres późniejszy, kiedy pani Korpusik Jelonkowa przyjęła tu kierownictwo, trzeba przyznać, że znacznie wzrosła ranga, że tak powiem, naukowa tej placówki. Jest to do dziś kontynuowane i szczęśliwie. Tak, to się zaczęło, żeśmy zaczęli wydawać spuściznę po Eryku Hoffmanie. To, co się ukazało, wszyscy powinni znać, a jak nie znają, to powinni poznać. Na niwie pracy profesora Jerzego Mazdrenki znajdują się tu budownictwa, w których są wykazani na przykład polegli pierwszej i II wojny światowej, osoby cywilne. Także wydane kroniki Hoffmana pozwalają już znaleźć jakiś tam ślad ludzi, których szuka ktoś potomny z dalekich krajów, i można już odpisać, że tak rzeczywiście tu mieszkał, tym i tamtym się zajmował. Historia, która jest zapisana, ludzie szukają tam korzeni swoich rodzinnych, a oni dotarli do ciekawych źródeł. Wielki szacunek i uznanie za bardzo dynamiczną działalność edytorską, wydawniczą. Właściwie nie ma tutaj w północnej Wielkopolsce, na północ od Noteci, przynajmniej takiego ośrodka muzealnego, takiego muzeum, które by tak liczne publikacje, ale nie tylko publikacje, inne formy eksponujące, udostępniające, promujące, proponujące do nabycia różnego rodzaju wytwory sztuki ludowej, czy tradycji, dziedzictwa, tożsamości tego regionu. Jest to dla mnie bardzo ważne, albowiem w swojej pracy jako dziennikarz, gdzie jednym z moich kierunków działalności, aktywności zawodowej jest właśnie historia miasta. Tutaj mogę znajdować wiele ciekawych faktów, rzeczy, wspomnień z historii miasta, przenosić je na papier i przenosić z kolei w szeroki krąg czytelniczy. Tutaj taką ciekawą sprawą jest Noc Muzeum, gdzie tutaj się przewija dużo ludzi wtedy. I w ramach takich może atrakcji miejscowych, złotowskich, to ci ludzie tutaj przechodzą, co w ciągu roku nie przyjdą, a na Noc Muzeum przyjdą. Bo jest za darmo, bo jest czas, jest wieczorem, można coś zobaczyć. Nawet kiedyś mnie tam poproszono, przyniosłem lunetę wieczorem, żeśmy tam patrzyli na gwiazdy, na księżyc, bo akurat było. I to też ludzi przyciągało. Myślę, że muzeum dla mnie też to spotkanie z ciekawymi ludźmi. Nie zawsze udawało mi się tutaj dotrzeć, ale wtedy, kiedy byłam, okazywało się, że są one bardzo trafne i dawały mi dużo impulsów do jakichś dalszych działań. To może te sprawy, jeśli chodzi o lokal i pomieszczenia, to zawsze był problem. Bo za dużo uczestników nie mogło się zmieścić, trzeba się było posiłkować Domu Kultury, czy tam dzisiaj powiedzmy z SAS-em, bo takie też możliwości, czy też salą sesyjną. Spotkania na szerszym szczeblu musiały się odbywać poza muzeum. No i chyba tutaj tego w tej chwili nie przeskoczy, bo muzeum by musiało, powiedzmy, zmienić lokal. Tak, fajnie, że muzeum jest. Można wstąpić, są bardzo ciekawe eksponaty, ciągle jest coś nowego. Jest trudno pracować w takiej placówce, są tam trudne warunki wystawiennicze, na pewno nie jest to łatwe, nie ma dużych sal, ta sala wystaw czasowych to jest bardzo mała i symboliczna. Także wiem, że warunki są trudne. Powierzchnia wystawowa jest ograniczona, to wiedzą wszyscy od lat, że jest niewystarczająca i należałoby tutaj szukać za alternatywą. Ta willa Iwańskiego byłaby pięknym obiektem, ale na to się nikt nie chce rzucić ze względu na koszta, a szkoda. W miarę upływu lat widziałem, jak wzrasta bogactwo zgromadzonych zbiorów, jak poprawia się systematycznie sposób eksponowania tego, co się znajduje za wystawę.
nie tylko dotyczący piątej dzielnicy Związku Polaków, ale coraz więcej pojawia się interesujących, więc intrygujących wystaw czasowych, które zawsze były, mimo szczupłości miejsca, ograniczoności możliwości, po prostu bardzo przemyślane i bardzo zmyślnie pod względem takim estetycznym i ekspozycyjnym prezentowane. Uważam, że muzeum jest bardzo ważną instytucją, jest jednym z takich elementów główniejszych naszego życia społecznego. Zawsze gdy myślimy o Złotowie i myślimy o przybywających turystach, to na pierwszą myśl nasuwa się zwiedzanie muzeum. Być może przyłączy się też do głosu, że muzeum powinno być większe, powinno mieć większe powierzchnie wystawowe, większą szansę na to, żeby dotrzeć do jak największej grupy, tak społeczności naszego miasta, jak i turystów. Wycieczki szkolne przychodzą i wycieczki po Złotowie, gdzie czasem ja też oprowadzę po Złotowie jakąś wycieczkę i bardzo chętnie tutaj przychodzą i oglądają. Po prostu to jest, ja uważam, bardzo ważne miejsce Złotowie. Moje życzenie, marzenie jest takie, żeby był oddzielny cały budynek poświęcony okresowi międzywojennemu i tym wszystkim działaniom spod znaku Rodła i księdza Bolesława Domańskiego. To jest kwintesencja najpiękniejszego okresu w historii Złotowszczyzny. No, życzę dalszego rozwoju. Nie wiem, czy myślę, że zmiana chyba lokum nie wchodzi w grę, więc chyba będzie dosyć trudno każdemu następnemu szefowi czy obecnej pani dyrektor prowadzić tą placówkę ze względu na w sumie na te szczupłe warunki lokalowe, prawda? Ja bym właśnie apelował, abyśmy być może w pracy muzeum w przyszłości postawili mocniej na przychodników, na osoby wprowadzające, które będą znały z nami dwa języki, angielski i niemiecki, aby dokładnie naszemu gościowi opowiedzieć, do czego służył dany przedmiot, dany eksponat, wytłumaczyć, co jest na zdjęciach, opowiedzieć o każdym eksponacie w języku ojczystym turysty, który tutaj, miejmy nadzieję, że bardzo licznie będzie przybył. Gdyby muzeum miało podołać tym wszystkim oczekiwaniom i wezwaniom, to na pewno musiało być tutaj jeszcze dwukrotnie albo trzykrotnie więcej osób zatrudnionych, nie? Myślę, że dla młodych to jest odkrywanie dawnego świata. Dla nich zdaje się, że to, co jest w dziale etnografii, co dla nas jest na wyciągnięcie ręki przed 100 laty, to dla nich jest taka sama historia jak ta średniowieczna, czy jeszcze gdzieś tam starożytna. Coś, co było bardzo dawno temu. No nieważne. Ważne, że poznają i że chcą zobaczyć to, co było i jak było dawno. To chyba jest sens istnienia muzeum. I kawał roboty przed nami wszystkimi, żebyśmy na wzór tych małych działań mogli bardziej się przebić. Myślę, że współczesne środki przekazu, zwłaszcza internet, mogą w jakiś sposób poszerzyć te formy popularyzacji. Bo muzeum nie może być tylko tym muzeum w bardzo dawnym znaczeniu, gdzie zakurzone sprzęty stoją i gdzie ktoś przychodzi i oglądać, potem wychodzi albo zostawi to w nim jakieś wrażenie, albo nie, ale właśnie tym czymś żywym, pulsującym ciągle ciekawymi inicjatywami. Dobrze, że widać Złotów i na jarmarkach krajeńskich, i podczas różnych wyjazdów, nawet podczas budkowskich konferencji naukowych, co mnie szczególnie cieszy. Chodzi o ogólnie pewien typ postępowania, tego nowego bardzo, wychodzenia do ludzi. To bardzo ważne. Jeśli chodzi o obecną pozycję muzeum, jest ona piękna. Czegoś takiego myśmy kiedyś na początku, jak to tworzyliśmy, sobie nie wyobrażali, że to będzie tak pięknie się wszystko rozwinie. No, rozwinęło się nieźle. Wówczas myśmy tylko zbierali materiały, aby w ogóle od czegoś zacząć. W tej chwili się to pięknie już opracowuje, są publikacje, można do tego sięgnąć, są z bogatymi źródłami. Mam nadzieję, że to się da dalej poprowadzić, dlatego liczę tutaj na tych wszystkich, którzy szczęśliwie do Złotowian się przyznają, mają tu swoje rodziny, dom rodzicielski i przykładają się do tego, aby ta działalność nie zaginęła. Myślę, że
młodsi i niektórzy mogli wypełniać też, to już teraz zacząć też, bo przecież sporo ludzi jest takich, którzy chcą to kontynuować. Teraz jest tutaj w tej chwili nowa pani dyrektor i bardzo chętnie tu zaglądam. Pomyślności dla dyrektorów obecnych, jak i byłych, ukłony, szacunek Czapka z głowy przed panem Jerzym, wielkim autorytetem historycznym naszego regionu. Pamiętajmy, to zawsze jest stara maksyma, historia jest matką życia i kto z historii nie wyciąga wniosków i się nie uczy, będzie popełniał błędy.